W 2017 roku Polacy pili trochę mniej piwa, ale pili je inaczej. Spadła ilość piw mocnych, zwiększyła się procentów, coraz więcej Polacy pili piwnych specjalności, piw rzemieślniczych, piw bezalkoholowych i piw o niższej zawartości alkoholu. Można powiedzieć, że pijemy mniej, ale inaczej. Pijemy trochę lepiej, pijemy piwa z wyższego segmentu, piwa wyższej jakości i to jest na pewno tendencja, która powinna nas cieszyć. Niestety z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że w 2017 roku produkcja piwa w Polsce lekko spadła. To jest spadek mniej więcej 2,5%. 39 milionów hektolitrów. Tyle około wyniosła produkcja i sprzedaż piwa w Polsce w zeszłym roku, co i tak jest bardzo dużym wynikiem, jeśli chodzi o produkcję piwa na tle Unii Europejskiej. Polski eksport piwa jest wyższy niż produkcja piwa na przykład na Słowacji, który też przecież jest krajem dość mocno piwnym. Także ten eksport polskiego piwa rośnie z roku na rok. W 2017 roku ponownie wzrósł, wynosi około 700 milionów złotych. I co bardzo ciekawe, eksport piwa z Polski jest znacznie większy niż import piwa. Można powiedzieć, że 4 razy więcej piwa z Polski eksportujemy niż do Polski importujemy. Rosną także kierunki eksportowe, już nie tylko Unia Europejska, ale wiele krajów świata. Ponad 80 krajów świata jest na liście eksportu polskiego piwa. W zeszłym roku pojawiły się nawet bardzo odległe kierunki, takie jak Madagaskar czy Korea Południowa. To pokazuje, że te polskie marki eksportowe są rozpoznawalne nie tylko w takich tradycyjnych krajach, gdzie jest liczna Polonia, Stany, Kanada, Wielka Brytania, Irlandia, tam ci Polacy mieszkający chętnie piją polskie piwo, pewnie też często z jakiegoś sentymentu. Natomiast po polskie piwo coraz częściej sięga konsument w różnych krajach i bardzo dobrze, bo to też w jakiś sposób buduje polską jakość, buduje markę polskich produktów żywnościowych za granicą.